Już ostatnia grupa trenująca. Już pomału się kończy nabór kadry Śląska 98, bo trener pan Jarek Jakubiec prowadzi trzecią ligę i musi też swój trening przeprowadzić. Także chłopcy, kam się już pomału kończy. Dziękuję bardzo, że się przyjechali, pokazaliście to, co umiecie najciekawiej pokazać. 9-9 rocznych. I słuchajcie, będą dwa, zresztą nam trener powie, dwa kampy po 3 dni, po 25-30 osób. No i zobaczymy, czy się ktoś dostanie na taki kamp. Jest duża szansa, że prawie wszyscy będą na tym kampie. Wiadomo, 9-9 ma troszkę gorzej, no ale jak tu są chłopaki, co wyglądają na 9-6, nie? Po włosach. No ale słuchaj, do koszykówki nie takie włosy, panowie. A wiem. Jeszcze zrobimy wspólne zdjęcie. Ogólnie wam się podobało? SKM Polski Kosz, filmiki, fotki, wszystko jeszcze dzisiaj. Jakaś tam 30 wybrana przeze mnie, na drugą kolejna 30. Po tych dwóch konsultacjach wybierzemy ekipę, która się będzie składać z 30 osób, która pojedzie prawdopodobnie na obóz w lipcu. Na tą chwilę my musimy te wszystkie wyniki gdzieś tam przeanalizować, sprawdzić powołania, tak powiem, do zastosowania, czy do waszych klubów. Jeżeli zakładacie jakieś tam wakacje, to te osoby, szczególnie z rocznika 98, takie, które mają tam nadzieję na graniu, w początkowych terminach lipca nie wyjeżdżają na jakieś wakacje do planu. Dobrze? Czy są jakieś pytania do mnie w związku z tym, co tu się działo? Nie ma pytań, wszystko jest jasne. Czyli testy, krótka gra na razie, na tą chwilę. Ile jakiś czas będziemy mieć jakąś jasność w tym, co się dzieje? No skoro nie ma pytań, to bardzo wam dziękuję. Szerokiej drogi do domu.